a z nami, proszę Państwa, Szymon Rupan, żeglarz z Mrągowa, mojego kochanego miasta, więc tym bardziej nam miło, że gościsz nas w swojej łódce, którą sam własnoręcznie zrobiłeś. Tak jest, witam, dzień dobry. Jak długo to trwało, jakie to wyzwanie i po co to wszystko? Całą budowę zacząłem w listopadzie 2014 roku, a jacht jest zbudowany specjalnie do przepłynięcia Atlantyku w regatach setką przez Atlantyk. I to są regaty, które polegają na tym, że właśnie samemu trzeba własnoręcznie tak zbudować. Ale jak dalej wyglądają te regaty? Co się bierze ze sobą? Czy są jakieś postoje? Generalnie regaty są dwuetapowe. Rozpoczynają się w Sagres w Portugalii, skąd płyniemy na Teneryfę. I tam około dwóch tygodni przerwy. No, musi być taki okres, żeby ewentualnie zawodnicy mogli mieć czas na naprawy. Możliwe, że będzie że pogoda nie pozwoli, że tak powiem, wystartować o czasie. Także musimy mieć jakiś taki margines, że tak powiem, czasowy. A stamtąd płyniemy już w Passacie na Martynikę, na Karaiby. Powiedz, od czego to się zaczęło? Bo nie każdy ma taki pomysł, żeby samemu łódkę sobie ze sklejki zbudować, a później wyruszyć w samotny rejs i jeszcze rywalizować z innymi. Często się zastanawiam, jak to się zaczęło, bo tak naprawdę to było wiele czynników. Zawsze gdzieś tam to żeglarstwo było u mnie w rodzinie. Dziadek, ojciec, brat, wszyscy żeglowaliśmy, wszyscy ścigaliśmy się regatowo. Na pewno zawsze mi imponowały regaty oceaniczne. Dużo o tym czytałem, dużo słyszałem. Zastanawiałem się, czy nie wiem, ja sprostam. Może to jest. To jest takie wyzwanie chyba, które sobie stawiasz. W którym momencie był taka decyzja? No bo tak, mówisz, że zawsze było w rodzinie żeglowanie. No pewnie wiele osób ma w rodzinie żeglarzy, wiele osób lubi spędzać czas na łódkach, no ale nie wszyscy postanowią zbudować taką łódź, no i popłynąć w samotny rejs, spędzić sam z wodą tak wiele czasu. Generalnie dowiedziałem się o tym, że chcę to zrobić jeszcze długo przed tym, jak te regaty zostały jakby ogłoszone, tak? Byli kiedyś u nas zawodnicy z Australii, z Nowej Zelandii na regatach, których oprowadzałem po Warszawie, między innymi na płocie łazienek były fotografie właśnie z regat oceanicznych i to tak paradoksalnie to oni mi powiedzieli, co tam tak naprawdę, z czym to się wiąże, tak? Że kiedy jest sztorm, to się nie śpi prawie wcale. Że są raczej drzemki niż sen. Na godzinę snu, to o godzinie snu to raczej nie ma marzeń. Ciągle na posterunku. Tak jest. To zrobiło na mnie gigantyczne wrażenie. I w ogóle nie mogłem sobie wyobrazić tego, jak można żyć w ten sposób. I zacząłem się zastanawiać, czy po prostu ja bym dał radę. A można się przygotować w taki sposób, na przykład już teraz nie spać, budzić się, spędzać dużo czasu na tej łodzi? No powiedzmy szczerze, no to jest trudne, bo trzeba jakby prowadzić naturalne jakby życie, tak? Trzeba chodzić do pracy, trzeba różne obowiązki swoje wykonywać, także no ciężko jest to zrobić, no ale myślę, że tam na oceanie po prostu ten wysiłek fizyczny, który na co dzień jakby mamy, będzie mniejszy, znaczy okresowo oczywiście trzeba będzie, gdy będzie jakieś trudne warunki, to trzeba będzie się spiąć. Ale myślę, że to pozwoli jakby na jakby akumulowanie energii i że te drzemki 15-minutowe będą prostsze do... Ile masz jeszcze czasu na przygotowania i na sprawdzanie swojej łódki? Bo teraz na Bałtyku sprawdzasz możliwości i czy jeszcze coś trzeba, jakąś śrubkę dokręcić? Tu jest cały czas, muszę coś zmieniać. Cały czas. Wypływam, nie wiem, dzień, wracam, mam całą listę 20 rzeczy, które muszę poprawić, muszę zmienić, centymetr, coś przesunąć. No naprawdę jest cały czas co robić. Mam jeszcze zamiar miesiąc pływać tutaj na Bałtyku. Jeszcze koledzy, którzy też startują w tych samych regatach, tak powiem, będziemy razem wspólnie, odbędziemy rejs. Będziemy tutaj pływać, może Szwecja. No, zobaczymy, jakie będą warunki. A potem zwiozę już łódkę do domu. Wykonam jeszcze takie poważniejsze prace, które muszę tu zrobić.
a potem firma Delfia zawozi nam to wszystkie wózki do Portugalii, gdzie rozładowujemy i przygotowujemy się wózka. No to trzymamy w takim razie kciuki. Jakoś nazwałeś to swoje dzieło? Jak się nazywa to? Jak się nazywa Igus? Igus. Będziemy trzymać kciuki i obserwować. Rodzina jak do tego właściwie podchodzi? Bo o to nie zapytaliśmy. No, rozumiem, że tak właśnie rodzina odpowiada. Szczęścia nie ma, ale mnie wspiera, tak? No wiadomo, no, nie będzie mnie dbać pół miesiąca, a poza tym no, jest to dość ryzykowne przedsięwzięcie. Co musisz wziąć ze sobą? No na pewno muszę wziąć wodę, bo ocelarki są zabronione, używanie ocelarek, taki mówi regulamin delegat. Muszę wziąć oczywiście wszystkie jedzenie, muszę wziąć no, owoce, warzywa, tylko oczywiście te, które się nie psują. Muszę to, że tak powiem, obliczyć kalorie, które będę spożywał. Muszę wiedzieć, jakie, po jakim czasie, jakie owoce się psują, które produkty przetrzymają, które nie. To logistycznie duże przedsięwzięcie. Ja widzę tutaj torby i wszystko jest poopisywane. Cukier, sól, przyprawy i kawa. Przyda ci się, bo snu pewnie nie będzie w czasie rejsu. Raczej nie. Wielkie wyzwanie, dużo czasu samotności, no ale widzimy te godziny przygotowań, dokręcanie ostatnich śrubek. Trzymamy kciuki w takim razie bardzo mocno, życzymy powodzenia. Niech się Igus spisuje. Trzymamy kciuki, spisujemy.